7 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie odbył się czwarty turniej piłkarski Admin Cup 2012. Zaproszenie Dariusza Łaty, organizatora tego corocznego turnieju, przyjęło 10 drużyn. Rozgrywki grupowe rozpoczęły się tuż po godzinie 9. Do tego jeszcze wrócimy. Najpierw skupmy się na oficjalnym rozpoczęciu turnieju, którego dokonał przed godziną 12 burmistrz miasta i gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul. Najpierw jednak Dariusz Łata przywitał gorąco wszystkie drużyny, które pojawiły się w nowosarzyńskiej hali po to, aby się... Admin Cup 2012 uważam za otwarty.
Przewodniczący. Pan Paweł Jancie, Dziękuję bardzo, witamy do wydarzeń sportowych. 10 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy. W grupie A znalazły się Siarka Tarnobrzeg, Korona Kielce, Dziennikarze Sportowi Podkarpacia oraz drużyny, które zagrały w meczu otwarcia, czyli JKS Jarosław i Polonia Warszawa. W meczu tym JKS nie pozostawił złudzeń, która drużyna jest lepsza, wygrywając 11-1. Warto odnotować tutaj, że 9 bramek w tym meczu zdobył zawodnik JKS-u Hołub. Niestety, z tego meczu nie posiadamy materiału wideo. Turniej Admin Cup to nie tylko zmagania sportowe. Podczas turnieju zbierano pieniążki na leczenie Oli Mercik, która choruje na mukowiscydozę. Dzięki licytacjom, o których będzie mowa w odrębnym materiale wideo i ludziom, którzy wrzucali pieniążki do puszek, udało się uzbierać ponad 2400 zł, za co serdecznie dziękujemy. Do grupy B zostały przydzielone natomiast Cracovia Kraków, Stal Rzeszów, Stal Kraśnik i oglądane właśnie Unia Nowa Sarzyna i telewizja Orange Sport. Gospodarze rozpoczęli swój udział w turnieju od zwycięstwa 3-1 po dwóch bramkach Dubiela i jednej Sroki. Zwycięstwo gospodarzy mogło być bardziej okazałe, ale w niektórych sytuacjach po prostu zabrakło szczęścia, może precyzji. Ale wynik 3-1 napawał optymizmem przed następnym meczem grupowym ze Stalą Kraśnik. W drugim meczu grupy A Siarka Tarnobrzeg potwierdziła, że przyjechała do Nowej Sarzyny z myślą o wywalczeniu wysokiej lokaty. Dość pewnie, bo 5-0 pokonała Koronę Kielce. Gorsza od siarkowców nie chciała być Cracovia i w meczu ze Stalą Rzeszów strzeliła rywalom 6 bramek, nie tracąc żadnej. Wynikiem tym zapewne pasy potwierdziły, że są faworytem grupy B. W meczu tym każda bramka była autorstwa innego zawodnika.
Swoją cegiełkę do tego wyniku przyłożyła także Stal Rzeszów, aplikując sobie jednego swojaka. Kolejny mecz w grupie A to potyczka podrażnionej wysoką porażką w pierwszym meczu Polonii Warszawa z dziennikarzami sportowymi Podkarpacia. Druga porażka Polonii, tym razem 4-0, sprawiła, że czarne koszule zamykały tabelę grupy A z bilansem bramkowym 0-15. Przenosimy się do grupy B, gdzie doszło do pojedynku adminów Unii i Stali Kraśnik. Między naszymi serwisami od kilku lat trwa przyjaźń, więc i na boisku nie było jakiegoś pogromu. Raczej mecz toczył się tak koło remisu. Ale Unici zdobyli jedną bramkę więcej i mecz po dwóch bramkach Kalisza dla Stali i po jednej Sroki, Wiatra i Wiśniewskiego dla Unii zakończył się wynikiem 3-2 dla gospodarzy. Warto zaznaczyć, że stalowcy przyjechali do Nowej Sarzyny w odmienionym składzie. Zagrała przede wszystkim młodzież, która już za chwilę może pukać do bram pierwszego zespołu, który aktualnie występuje w trzeciej lidze lubelsko-podkarpackiej i rywalizuje w niej z naszymi pupilami. Szczerze życzymy im tego, a tych, którzy zostali tym razem w domu, serdecznie pozdrawiamy. Kolejny mecz w nowosarzyńskiej hali to potyczka JKS-u Jarosław z Koroną Kielce. JKS Jarosław nie pozostawia złudzeń i odprawia Koronę Kielce z bagażem 5 bramek, a 3 bramki w tym meczu zdobył ponownie Hołub i wyrasta na najlepszego snajpera tego turnieju. Koszulka reprezentacji Polski, która jest teraz właśnie prezentowana, została przywieziona i przekazana na licytację przez administratorów Siarki Tarnowskiej. Serdecznie im dziękujemy i mamy nadzieję, że koszulka ta osiągnie wysoką cenę podczas późniejszej licytacji.